Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach obchodzili swoje święto. Tradycyjnie z tej okazji w rynku odbyła się uroczysta akademia. Tegoroczne uroczystości związane ze świętem policji miały miejsce już po raz 96. Tegoroczny jubileusz zbiegł się z 25. rocznicą wejścia w życie ustawy o policji. Dlatego rynek prezentował się wyjątkowo okazale. Policjantów ubranych w mundury galowe przywitał inspektor Tomasz Miłkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, leśników, KGHM i zakładów pracy z Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej, które odbyło się przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Jako pierwszy głos zabrał inspektor Witold Czmielewski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zwrócił uwagę, że pomimo niełatwej służby polkowickim policjantom udało się utrzymać poziom bezpieczeństwa w powiecie na bardzo wysokim poziomie. Przed naszą kamerą komendant podsumował rok, który minął od poprzedniego święta policji. No myślę, że to jest dobry rok, licząc od święta policji 2014 roku obecnego. Dobry rok dla polkowickiej policji. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy mamy bardzo małą ilość wakatów. Dwa wakaty w jednostce, praktycznie od sierpnia będzie jeden wakat. Takiej dobrej sytuacji kadrowej nie mieliśmy naprawdę od wielu lat. Również jeśli chodzi o ten miniony rok, to na pewno mamy mniej zdarzeń kryminalnych na naszym terenie, mniej przestępstw, krótko mówiąc, również większa wykrywalność jest głównie w takich przestępstwach najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców, kradzieże, włamania, rozboje, bójki, pobicia. Myślę, że to jest naprawdę, dzisiaj mogę jednoznacznie powiedzieć, dobry rok dla polkowickiej policji. Starosta przedstawił tutaj dane statystyczne podczas dzisiejszego święta, mówiąc o tym, że 83% zaufania społecznego jest do policji w powiecie polkowickim. No to jest chyba wynik dużo lepszy niż średnia ogólnopolska. No myślę, że to jest lepszy niż średnia ogólnopolska, natomiast no te wyniki czasami też one różnie kształtują się i to te badania są przeprowadzane czasami raz w roku, czasami raz na dwa lata. Te ostatnie badania wskazują, tak jak powiedział pan starosta, ten wskaźnik powyżej 80%, ale nawet sięgając jeszcze lat poprzednich, ja dokładnie pamiętam i te wskaźniki, to one nigdy nie były mniejsze niż tam 70%, czyli nigdy nie odbiegaliśmy jak gdyby też od tej krajowej, prawda? Pana podopieczni w takiej codziennej pracy, oni rzeczywiście, jak później gdzieś tam są różne okazje, przy których pan z nimi rozmawia, oni mają takie poczucie, że są aż tak dobrze postrzegani? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Dla każdego policjanta jest bardzo ważny odbiór. Odbiór, jak jest odbierany przez społeczeństwo, przez obywateli. My służymy. Nasza praca polega na tym, że działania podejmujemy na rzecz dobra mieszkańców i dobrze, jak ta informacja jest zwrotna dla nas, że jesteśmy dobrze odbierani. I myślę, że dla każdego policjanta jest satysfakcją, jest dumny z tego, że jest dobrze oceniany przez sąsiada, czy też mieszkańców, czy w szerszym gronie. Można o tym też porozmawiać i wymienić się tego typu informacjami. Podczas uroczystej akademii 44 funkcjonariuszy odebrało awanse na wyższe stopnie. Ponadto wręczono nagrodę oraz wyróżnienia. Nagrody pieniężne i listy gratulacyjne od starosty polkowickiego i burmistrza Polkowic odebrali najlepiej pracujący policjanci. 6 funkcjonariuszom przyznano medal 25-lecia NSZZ Policjantów. Podczas uroczystości odczytano także decyzję ministra spraw wewnętrznych o nadaniu Mirosławowi Sienkiewiczowi, komendantowi Straży Miejskiej w Polkowicach, brązowego medalu za zasługi dla policji. W gronie funkcjonariuszy polkowickiej komendy mamy małżeństwa. Jak udaje im się łączyć pracę zawodową z codziennym życiem? Między innymi na takie pytania odpowiadali przed naszą kamerą. Ja pierwsza przyjęłam się do policji, a później mój mąż, który zawsze chciał być policjantem, także poszedł moje ślady, powiedzmy, tak? W sposób specjalny pani motywowała męża, czy jak to wyglądało? To znaczy tak, no jest to praca na pewno stała, dobra, no wiadomo, trzeba się poświęcić jednak dużo, natomiast chwila mi daje dużo satysfakcji, jest to coś innego w życiu na pewno niż zwykła praca, powiedzmy, w jakimś urzędzie, tak? A to, że razem pracujecie, to się w jakiś sposób przekłada na wasze codzienne relacje poza pracą? Znaczy na pewno planowanie wychowywania dzieci. To jest najważniejsze w naszej rodzinie w tej chwili. Dopóki dzieci nie osiągną pewnego wieku, no jednak musimy się uzupełniać, bo wiadomo, bo jeżeli razem jesteśmy w pracy, no to pojawia się problem z dziećmi. Dzieci są jeszcze małe, także radzimy sobie dobrze. Jakie cechy trzeba mieć, żeby być dobrym policjantem? Na pewno duża odporność psychiczna, to jest podstawa, a myślę, że wszystko inne później się układa, dlatego że no jesteśmy codziennie narażeni na stresy związane z różnymi i tragediami i wymaganiami wobec nas.
I myślę, że jeżeli mamy tą odporność i gdzieś tam empatię też względem innych, to poradzimy sobie z innymi wyzwaniami. A w takiej codziennej służbie co jest najtrudniejsze? Cierpliwość. Cierpliwość, trudność w podejmowaniu wyborów. To chyba takie najbardziej, no i silne nerwy, no właśnie. To są takie trzy według mnie najbardziej potrzebne rzeczy u policjanta. Gdyby Państwo mieli zachęcić młodych ludzi, którzy chcieliby zostać policjantami, do tego, aby służyli w policji, to jakich argumentów byście użyli? Taki, że jest to ciekawa praca, że jest to stała praca w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie ta praca jest niepewna, gdzie pracodawcy często oszukują. No tutaj jest praca państwowa pewna, no wiek emerytalny niestety się już tutaj zmienił, natomiast myślę, że no jest ciekawa i jest stała. To jest myślę taka podstawa i zachęcam wszystkich, żeby do nas wstępowali, bo cały czas u nas jakby potrzebujemy tych policjantów. A z problemami, no bo to jest, często mówi się o tym, że policja jest niedoposażona, że macie braki sprzętowe. Czy w Polkowicach to też tak wygląda, czy jest może trochę lepiej niż w innych rejonach Polski? No bo wiadomo, mamy tutaj dość bogaty region. Odnośnie innych rejonów Polski, szczerze mówiąc, nie wiem jak jest, jednak u nas jest dość dobrze, dostajemy cały czas nowe pojazdy, nowy sprzęt, taką nowością u nas w komendzie jest teraz paralizator, także cały czas jesteśmy doposażani w nowy sprzęt. Codzienna praca Wasza wygląda jak? Poza tym, że wykonujecie obowiązki, często się szkolicie? Tak, często są szkolenia stacjonarne u nas w komendzie, są też wyjazdowe, kilkudniowe, w zależności oczywiście kto jakie stanowisko zajmuje, ale są dosyć często, także w miarę jak są wprowadzane nowe przepisy, mamy szkolenia w tym zakresie, także jest dobrze. W powiecie polkowickim starosta powiedział, że jest 83% zaufania do policji. Rzeczywiście na co dzień czujecie to, że ludzie Wam ufają? Tak, zauważamy przez to, że ludzie nam ufają i mówią nam wiele różnych rzeczy, chcą z nami współpracować, to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków, to też nie ma problemu, zawsze nam udostępniają wszystkie możliwe jakieś miejsca, bez problemu. Z Pani punktu widzenia? No my częściej stykamy się z ludźmi, którzy nas nie do końca lubią, natomiast no, ci wiadomo, że mają swoje zdanie, są jednostronni, natomiast tak, słyszymy, że ludzie są zadowoleni. Oczywiście jak to w życiu, nie można wszystkich zadowolić, natomiast myślę, że u nas w Polkowicach jest bezpiecznie, no nie jest idealnie, jak to powiedział pan starosta, bo to nie jest możliwe, natomiast myślę, że jest dobrze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zaufanie. Podczas Akademii do polkowickich policjantów zwrócił się także inspektor Tomasz Miłkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji, który zwrócił uwagę, że świat, w którym przyszło nam żyć, nie jest idealny. Stąd praca policjantów obarczona jest taką odpowiedzialnością. Uroczystości tegorocznego święta policji zakończył koncert orkiestry ZG Polkowice-Sieroszowice i uroczysta defilada.